Maty pływa na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zarzucamy, zanęcone, przynęcone i zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Jest na tą chwilę godzina 7.04, 1 listopada, święto zmarłych 2021 i oto w ten świąteczny dzień wszystkich świętych nakręcę dla Was jakiś materiał, oto z tej wody. Jest ze mną kolega Heniu, który poszedł spinningować oraz przyjechał właśnie Sławciu. Siema. Siemka. Cześć Sławciu. No jak Sławciu, co jak powiedz? Zobacz, o, jak ładnie oszronił, nie spodziewałem się, kurde, że będzie ta, taki przymroz, 0 stopni jest. No wiesz, no ale wiesz, woda fajna. Będzie bez chmurek, będzie fajnie. No powiem Ci, że ja liczę, że karpik padnie. Padnie karpik? No. Tak mówisz? No by ja też, z czego bądź, bym był zadowolony, obojętnie jaka ryba, tak aby... Nęciłeś już, czy jest? Tak, już zanęciłem na 10, 10 długości razy 3,60, to jest 36 metr. Na 36 metrze zanęcone, teraz posłałem jedną i posyłam drugą, lecz nie mogę do dużego podania. A, jest foremka, lecz mam foremkę i drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze raz przypomnę, że jest pierwszy październik, listopad, 1 listopada, święto zmarłych 2021, godzina 7.05 i oto czas zacząć najnowszy film, a więc zostańcie z nami, Heniu już tam spinninguje, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, jedziemy z tym koksem, bo już późno. Sławciu, też już rozkładasz się, gdzie stajesz? Sławciu, tu ko mnie, blisko, no. Tam stanę chyba. No daleko nie idziesz szedł. No tu zaraz. No tu, no, a, bo ja zaraz te kiki zwinę i tak z góry będę rzucał i będziemy wędkować. Więc drodzy Państwo, bierzemy się za wędkowanie. Sławciu, rozkładaj się pomału, zaraz zobaczymy, bo ja też dopiero widzisz, rozkładam się. Drugą wędkę dopiero zarzucam. No ty jak chcesz, no to daleko, no, no. Kto to jest? Heniu. Nie, nie, nie. Jeszcze on pierwszy raz tu jest. Już mu się tu podoba. A gdzie będzie stawał? Tu? Tu, no. Tu go wezmę. To ty ko mnie stań i nikt cię jedzie przeszkadza. Tam jest tam ta ziemia, nie? Dobra, dobra, to idź tam. Dopalimy jeszcze naszą przynętę. Tak, tutaj jest karp zoom. Czerwony kalibut. 15. Czyli trochę grubiej.
i zobaczymy, co nam to przyniesie. Więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Ok. Ok, mamy dwie wędki zarzucone, rozkładam stolik, podbierak. Jak widzicie, wędka do zanęcenia będzie już niepotrzebna i pomału rozkładam. Dzisiaj wziąłem podbierak, czyli kosz trochę większy z Koruma, bo jakiś czas temu kupiłem, a mało co go nad wodę biorę. Więc praktycznie dzisiaj będzie pierwszy raz podbierał rybkę. Oczywiście jak rybka będzie, bo stary zakup, jak to się mówi, nowy nabytek, czy jakoś tak, że nówka, ale dawno kupiona i nieużywana, nieśmigana, więc podbierak odpowiedni. A zobaczymy, czy rybki będą też pod niego odpowiednie. Czyli największy Korum, sztyca zdrenana, Red Range X Strong 2,40 Dreanowska. I tak to mniej więcej wygląda. Rozłożymy jeszcze stolik, matę, tak aby to wszystko nam hulało. Okej. Okej. Jeśli coś będzie. Tak, żeby nie przeszkadzało. Jakąś miarkę, tak aby mniej więcej zmierzyć rybkę, jeśli oczywiście będzie. Muszę ogarnąć pomału swoje stanowisko, wodę do polania ryby na macie. Rozkładam stolik przy macie, tak aby polać rybkę. No i praktycznie mamy rozłożone stanowisko. Tu damy, tu. Rozłożę jeszcze sobie stolik, tak aby najpotrzebniejsze igły, rzeczy mieć pod ręką. I praktycznie siedzimy, wędkujemy i czekamy na efekty nęcenia. Zobaczymy, czy się sprawdzi, kto sypie tam, zbiera. Wydłużymy nogi. Dobrze, ogarnę to pomału. Foremka do dipowania. Przydęty. Weźmiemy igły. I czekamy na pierwsze branie. Odpoczywając ten dzień wszystkich zmarłych. Jest pytka. U Sławcia już jedzie. Zobaczcie, drodzy Państwo, godzina 7:27. I zobaczcie, chłopak dopiero co przyjechał. Siedzi? Jest, ale nie wiem, czy nie Japoniec. Tak? Ale co by nie było.
zawsze wiesz, rozpoczęcie jakieś i tak to leci. Sam się zaciął, nie? Już. Zapięty już był. No ale wiesz. Zobaczymy. I drodzy widzowie, tak to jest. Widzicie, słonko ładnie świeci, w miarę ciepło. Z rana trochę przymrozek, ale wiatr bezwiecznie jak na razie. I oby rybki dopisały. Ja myślę, że coś mi może wejdzie w to mieszankę, co przygotowałem, czyli kukurydza i dwa rodzaje peletu, czyli halibut z Bajtech oraz Signal Start Bites. 8 mm ciemny halibut i 6 mm pelet Start Bites Cel. Signal raczej. Co mam? Japoniec. Wezmę go w rękę, odczepimy, tak aby nie moczyć podbieraka. I zobaczcie, drodzy Państwo. Pomału, pomału, byczku. Jaka ładna rybka. Więc zapięty ładnie. Jak sami widzicie. Ale ma cienkie haki. Cienki hak. Zobaczcie, cieniutki. I taka ładna rybka. Płyń. Gratulacje, Sławciu. Na początek może być. No, bez zanęcania na początek. Pierwsza rybka. Daleko, no widzisz. A ja to trzymam się taktyki, zobaczymy, nie? 36 metr, zanęcone. Jedna grubo, druga delikatnie. No i czekamy, czekamy. Mamy sporo godzin na dzisiejszym wędkowaniu. Sławek już ma do brzegu pierwsza, opada. Znowu. Znowu, branie do brzegu. Opadło, słyszałem z daleka. O, jedzie, 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 widzicie? I znów. Drodzy Państwo. Ryba praktycznie zacięta. Chyba też ja. Też? No ale co by nie było, nie? Zobaczymy. To mówisz, że daleko postawiłeś, rzucasz. Na 70 metrów. No. No ja czekam, czekam na to, co podsypałem. Ciekawe, co tam u Henia przyjdzie, to powie. Pochwali się. Prawdopodobnie znów będzie karaś. Czyli japoniec srebrzysty. Mniejszy? To może być mniejszy. Albo leszczyk z tej strony. Przy brzegu jamu. Ale nie. Nie, co ty, na mora to nie będzie. No co ty. Nie żartuję. Leszczyk. Nie. Karaś. Drodzy Państwo. Widzicie. Poczekaj. I baja. Tak, tak, no. Ten ciutkę mniejszy od tamtego, ale też wziął. No ale dwie ryby. Druga. U Sławka druga. Drodzy Państwo, widzicie. Chłopak miejscowy to i ryby łowi. Sławek, chłopak miejscowy to i ryby łowi. Ta sama, nie, myślałem, że druga. Znów ta sama. Będzie coś większego. Tak? No zobaczymy. Ustawię się tak dla Państwa, nie pod słońce, żeby było widać. Mniej więcej hol. Wyjąłem maty z tego. Ty masz swoją? U mnie jest rozłożona, no. Może być karpik. Tak mówisz? Amur? Nie stawiasz na mura? Bo on przy brzegu lubi, wiesz. Na razie to nie mam pojęcia. Ale i ładnie ci idzie. I tak to. Za lekko? Nie, no mówię ładnie. Te małe karpie to potrafią ubębić. Aha. To nie bije nic.
Więc zobaczymy, drodzy Państwo, co. Bądźcie cierpliwi i po krótkiej reklamie zobaczymy, co Sławciu wyciągnie. No i praktycznie ryba. Może być Japoniec. Taki ponad 40. No bo tu duże są, 42 może być. Jeszcze ryby nie widzimy. I co mamy? Karpia. Pełnouski. Więc drodzy Państwo, pełnouski. Taki 50. Tak czułem, że może być karpik. Tak? No, ale później tak lżej mi szedł. No bo nie z tych wariatów, nie? Z tych słabszych. Z tych słabszych wariatów. I tak to, drodzy Państwo, wygląda w całej okazałości. Sam wjechał. I sam wjechał. Weźmiesz C2? Tak. Co wziąć? Kija? Idziemy z nim na matę. Oczywiście do mnie Sławcio sobie wyciągnie. No jest, jest. Taka 50, nie? No. Ale coś się dzieje, nie? Trzecia ryba, ja bez ryby. Nie wiem, jak tam Heniu. Trzeci rzut, trzecia ryba. Trzeci rzut, trzecia ryba. A ja na razie poczekam. Mamy dużo czasu na wędkowanie. Chodź, poczekaj. No już, dobra, idź. Pójdziemy na matę, zobaczycie rybkę, wypuścimy. I tak to mniej więcej wygląda. Więc widzicie. Tak Sławciu przed chwilą mówił, że pierwszy raz w życiu łowimy w Święto Zmarłych. Ale widzicie, ja też, tak i Sławek. Ale wczoraj obskoczyliśmy. Obskoczyliśmy wczoraj cmentarze i dzisiaj mamy czas na wędkowaniu. Zobaczcie, jaki ładny. Prawidłowo zapięty. Pokaż, to widzą. No weź, rozmierzymy. To zaraz wypuścimy. Po 20 go daj, no. Ile? 20, 76. No to ile ma? 56, tak? No. 56. 56, no tak mówiłem, 50. I zobaczcie, jaki ładny. Więc zwracamy rybie wolność. Odłożymy tylko sprzęta. Wrzucić go z maty? No, nie, albo z siatki go trzeba wziąć. Dobra, nie, z maty go weźmiemy. No, weź go. Daj, puść go. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Więc rybka. Baja. Baja. Płyń po kogoś większego byczku. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Baja. Gratulacje. Druga jedzie. Teraz druga wędka. I zobaczcie. Jak to mówię, co miejscowy wędkarz, to miejscowy wędkarz. Wie co założyć, gdzie rzucić i tak to mniej więcej wygląda. Siedzi? Jest coś. Zobaczymy co tym razem na drugiej. Jak widzicie, film będzie z rybką. Niekoniecznie z mojej strony, ale najważniejsze jest wypoczynek nad wodą. Dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc i tak wędkuję. Sławciu holuje. Heniek
łowi na blachę za szczupakiem. A ja zarzuciłem wędki i tylko się przyglądam temu wszystkiemu. Okej. No i co masz? Jak myślisz? Japoniec? Musi być okrzczona przez Japońca. Tak. Tak. No, już. I taki baja. I wędkujemy dalej. O. Nie, do brzegu idzie. Coś jest. I coś niemałego. Tak. Nie, to nie będzie Japoniec. Spadł chyba, czy idzie do brzegu? Nie idzie. Tylko nie opadam, zobacz. A zobacz, zobacz, co mi się zrobiło z plecionką. A teraz to już ściągnę. Boże kochany, ej. Plecionka mi zerwie się, zobacz. Muszę popuścić tak, do klipa. I teraz jest dobrze. Karp będzie. Na pewno, ja panie by tak nie chodzi. Amur to nie będzie. Przykręcę trochę. Haczyk jest 12. Ale... Przepraszam, że wieje może wam, drodzy państwo, ale... Nie mam głośnika zewnętrznego, a wiatr jest prosto w głośnik, który jest oryginalny na kamerce, więc może szczelać. Uspokoimy trochę rybę, wezmę do Sławciu w tą stronę. Uspokoję ją trochę, wezmę ją niżej, bo trochę za bardzo szaleje mi tam. Trochę ją poprowadzimy dołem. Uspokoimy trochę rybkę. Pierwsza ryba, to chciałbym ją, drodzy państwo, wyholować raczej, bo nie wiadomo, czy doczekam się drugiej. Zobaczymy tylko co. Ryba już się trochę uspokoiła, kij do dołu, niziutko, ze względu na to, że tu raczej nie ma zaczepów, więc można w tej pozycji rybę spokojnie holować. Uspokoił się, widzisz? Trochę teraz będzie zarywał i zaraz podniesiemy, zobaczymy co. Podbierak fajny, nie? Sztyca duża. Tak, tak, złapał, no, w tej pozycji. Na matę go. Ładny, nie? Ładny. I tak mówię, kto sieje, ten zbiera.
sprawdziło się. No ale oby więcej takich kluseczków. Ładny, nie? No. Bardzo ładny, drodzy Państwo. Zaraz. Masz wagę? To weź, zważymy go. 67. Taki ładny, zrobimy mu fotkę. Dobro. Weź mi zrób jeszcze fotkę. Cztery i pół kilo. Drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Taki 4,5 kilo karpiszonek. I nic dodać, nic ująć. 4,5 kilo. Więc baja, płyń po kogoś dorosłego. Dziękuję Ci za walkę. Jedzie. A więc pora obiadowa, drodzy Państwo. A tu jedzie. A coś małego. Karaś może być. Japoniec. Ale tak mówię, pora obiadowa. Godzina 12:25. Jakaś rybka. Leszcz. A więc drodzy Państwo, taki leśny, godzina 12:44. No i co jest? Japoniec albo leś. Coś niedużego. No ale może w końcu ruszą się, nie? Bo że taki zastój. Przejdę z tej strony, drodzy Państwo, żeby nie pod słońce filmować. I co mamy? Nie. Co to jest? Japoniec. Z tych ciemnych. Japończyk. Więc drodzy Państwo, taka rybka wraca i łowimy dalej. Sławek ma kolejne pranie, 13:06. No i co? Co? Japoniec. No ale zawsze to wiesz, jakaś ryba, nie? Karaś. Duży, nie? Duży, no.
i dobrze. Się. No. No i dobrze. Okej. Więc wędkujemy dalej, ale spory był, spory. Ten był duży. 40 dobra. A więc coś jest. Tuńczyk. A więc, drodzy Państwo, zmiana baterii. Drugi taki przyzwoity leszczyk. Państwo, godzina 15:24, jeszcze z 20 minut i pomału będziemy kończyć. Cienko, cienko, ten karpik i dwa leszczyki i nic poza tym, czyli trzy brania, trzy rybki. No ale mamy taką porę, jak mamy, więc nie ma co narzekać. Najważniejsze, że wyjazd z rybką. A czy przez 20 minut jeszcze coś się złowi, zobaczycie to sami. U Sławka jedzie. Jedzie, jedzie. Zacięcie, widzicie. Godzina 15:27. No i co? Japon. Made in Japan. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Nie inaczej. Nie inaczej. Odczepimy rybkę. I tak to mniej więcej wygląda. Muszę ją jeszcze złapać. Otwórz buzię. To ci zwrócę wolność. No podnoś, poczekaj, bo są bardzo, no, okej. I tak to mniej więcej wygląda, tak mówię, z 20 minut. Sławcie, jakieś krótkie podsumowanie, bo my myślałem, i tak zaraz kończymy. Będzie, myślałem, że będzie troszkę lepiej. Troszkę lepiej. Ale na listopad nie ma co narzekać. Tak? Po karpiu mamy. No i to jest najważniejsze. Japońce, leszcze. Jakieś ryby były. Były, nie za wiele, ale... No, chociaż liczyłem, że będzie więcej karpia. Karpia. No ale no co zrobić. To jest taka pogoda. I nic się nie zrobi. U Henia nic, Heniu już się spakował. Praktycznie jeszcze mam wędki zarzucone. I tak mówię, z 20 minut. I będziemy kończyć krzesło. To część już rzeczy poskładałem. I tak to mniej więcej leci. Branie. Branie, branie. I to rybka ostatnia na zakończenie. Coś jest. Nie dużego, ale jest. Tak jak mówię, jest 15:42, więc praktycznie już nie rzucam. Wyholuję rybkę. Zobaczymy tylko co. I mamy leszcza. Trzeci mój leszczyk. Trzeci leszczyk. Ok. A więc już nie będę przerzucał. To była ostatnia rybka dzisiejszego wypadu. Tak to mniej więcej leciało, jak pokazałem na filmie.
nic dodać, nic ująć, więc Sławciu też pomału już kończy. Heniu już spakował się, a ja składam sprzęt i jedziemy na Kielce. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza wraz z kolegami. Cześć, Narka.